Witajcie moi drodzy ponownie na kanale Zielony Listek, z tej strony Paulina. Zapraszam Was dzisiaj na odcinek taki trochę narzekający, ale też pokazujący prawdę na temat naszych roślin, ponieważ niekoniecznie zawsze nam wszystko idzie dobrze i mimo, że jest tutaj środek sezonu, w którym podczas którego nasze rośliny powinny być w rozkwicie, a przynajmniej większość jest roślin tutaj w takim stanie, które posiadam i na które codziennie patrzę, to jednak niestety zdarzają nam się porażki. Coś pójdzie nie tak przy ukorzenianiu, coś pójdzie nie tak przez szkodniki albo przez nasze zaniedbanie w stylu przesuszenie, przenawożenie lub też przelanie rośliny. Także takie małe grzeszki zdarzają się każdemu i nie zawsze umyślnie. Dlatego w dzisiejszym odcinku chciałabym Wam pokazać, co tutaj z mojej kolekcji wypada. Będzie to kilka roślin. Niestety jednej rośliny już w ogóle z nami nie ma. Kolejna roślina predysponuje do tego, aby również znaleźć się w tej grupie roślin, których już nie będzie w mojej kolekcji. Natomiast reszta roślin jeszcze żyje, ale ciężko jest z nimi lub nie wyglądają tak, jakbym chciała, aby wyglądały. Zapraszam serdecznie na film. Zacznę od nie najgorszego przypadku. Będzie to jedyny filodendron, który znajdzie się w tym filmie, niestety. I będzie to filodendron, który ucierpiał przez nawracające wciornastki w ubiegłym roku. Później ja też zaniedbałam trochę tego filodendrona, ponieważ przestawiałam go z parapetu na parapet, z kąta w kąt. Gdzieś między wierszami straciłam do niego serce, ale głęboko w środku wiedziałam, aby się jego nie pozbywać, bo no, teraz znowu tutaj on wraca u mnie do łask. Zobaczcie, jest to mój filodendron Ring of Fire. Ja go kupiłam od Mateusza z Roślinnej Dżungli, jak te ringi wchodziły dopiero na polski rynek, jak jeszcze nie było ich w każdym sklepie. Zobaczcie, jaki przepiękny liść tutaj wypuścił. O, teraz to dobrze widać. No i słuchajcie, on tutaj nie jest wzorem najpiękniejszego pokroju, jak widzicie. No wygląda całkiem tragicznie, można by powiedzieć. No i kochani, ja tutaj mam plan co do tego filodendrona, aby go przesadzić, aby dać mu palik z mchu i postawić w dobrze nasłonecznionym miejscu. Te liście tutaj ładnie wybarwione, bo jak widzicie, ten nie był zbyt ładnie wybarwiony liść zimowy, są wybarwione naprawdę nieźle. Ten już jest w ogóle przepięknie wybarwiony. A to zasługa moich LEDów na regale, ponieważ on teraz stoi na regale Vizio w sypialni. Oczywiście ja Wam zapowiadałam, chwaliłam Wam się już, że zakupiłam taki regał. Już jest całkowicie zastawiony w roślinach. Mam LEDy na dwóch pierwszych piętrach i zwlekam jeszcze z nagraniem filmu, ponieważ na dwa dolne piętra chyba sobie dokupię LEDy, takie lampy LEDowe z Aquaela. Te lampy mają tam taką opcję Sunny i uważam, że będzie to naprawdę przyjemna dla oka barwa. 2900 kelwinów, podobna do tych moich lampek, którymi doświetlałam niegdyś alokazjową półkę w salonie, także chyba skuszę się na te lampy i dopiero jak zakupię te lampy i zaaranżuję ten regał tak, jakbym chciała, to nagram Wam na pewno film. Właśnie co do tego filodendrona, to oczywiście poświęcę mu tutaj teraz więcej uwagi, dam go na palik z mchem, postawię tutaj przy zachodnim oknie, bo palik mi się nie zmieści już na ten regał i po prostu będę go tutaj skrupulatnie doglądała. Cieszę się, że jednak jeszcze żyje, że nie muszę kupować nowego, tutaj będę dalej o niego walczyć. A jeżeli chodzi o palik, to pokażę Wam przykład, do jakiego palika posadzę tego filodendrona Ring of Fire. Mam tutaj takiego jegomościa, jest to filodendron Brantianum, który został przeze mnie przekorzeniony do hydroponiki. Podczas przekorzeniania on tutaj troszkę te końcówki pozasuszał. No niemniej jednak miałam nadzieję, że w witrynie pod dobrym oświetleniem na paliku z mchem on jakoś fajnie pójdzie i będzie mnie cieszył. Natomiast ten cały mój trud został wynagrodzony przez takie liście, które teraz możecie tutaj nie podziwiać w zasadzie, bo ich nie da się podziwiać. No
Niestety liczyłam się z tym, że ten filodendron słynie z tego, że nie jest łatwy w uprawie, że robi takie kaprysy. Ja byłam tutaj zachwycona i wiecie, miałam chrapkę na kaskadę srebrzystych listków, ale poddaje się. I w sumie to, co się stanie z tym palikiem i z tym filodendronem, no to zostanie przeze mnie nagrane w postaci odcinka tylko dla wspierających patronów. Jeżeli chcecie więcej informacji, to link do mojego konta na Patronite znajduje się w opisie. Możecie sobie tam poczytać, jakbyście chcieli, co i jak. Ten filodendron mnie bardzo zawiódł, nie idzie mi z nim, wypuszcza tragiczne liście, zobaczcie. Jeszcze raz, no nie da się go lubić, przynajmniej w moim przypadku, i postanowiłam tutaj, że jeżeli chcę kaskadę srebrnych listków, no to postawię po prostu na inną roślinę. Idźmy dalej w srebro. Teraz się zacznie alokazjowy pokaz. Najlepiej mająca się alokazja z tej czwórki, którą Wam teraz pokażę, i właśnie sobie teraz dopiero uświadomiłam, że no praktycznie połowa tych roślin to są alokazje. To jest moja alokazja Silver Dragon, którą mam od Kasi. W alokazjowym odcinku, który też Wam w sumie podlinkuję, bo wszystkie te alokazje były w tym odcinku, możecie sobie obejrzeć, jak wyglądały. Pozasuszał te końcówki liści, ze trzy takie mniejsze liście stracił. No i niestety wygląda teraz tak, ale widzę, że tutaj kluje jakiś nowy listek, także nie powinno być tragedii, ale zaliczam tą roślinę do moich porażek, no bo być może mogłam ją wstawić do witryny, wiecie, to jest maluch. Nie wiem, może mogłam coś zrobić lepiej niż tylko posadzić do keramzytu i czekać, aż ładnie się w tym keramzycie ukorzeni. Roślina jest nadal żyjąca, więc Kasiu, nie martw się, wiem, że będziesz oglądała. Mam nadzieję, że kolejne liście już będą piękne i zdrowe. No niemniej jednak no, nie da się zaprzeczyć, że nie jest to wzór alokazji Silver Dragon, dlatego znalazła się ta roślinka w porażkach. Dobra, idźmy dalej. Jeśli chodzi o alokazję, Mikolicjanę Frydek, to po wyjęciu z witryny, po przesadzeniu jej ostatnio z mchu do gruzu, w sumie to takiej mieszanki gruzu z mchem, no to zostało mi z niej to. Ten liść niestety został odrzucony i ta bulwa już też niestety mi się nie przekorzeniła. W ogóle chodzą tam jakieś takie małe robaczki, chyba to są skoczogonki. Ja przepraszam, że Wam to pokazuję, ale no tak to wygląda. Bulwa już naprawdę była dosyć spora. Szkoda mi tej rośliny, bo ja ją wyhodowałam z takiej malutkiej bulwki. I tu jest jeszcze życie, słuchajcie, wychodzą tu jakby młode korzenie, młode liście właśnie z tego środka tutaj, także ja tą bulwę potnę i znowu wsadzę w mech i pójdzie to do witryny. Teraz mi trochę wróciła nadzieja, że jest wola życia w tej bulwie, natomiast będę musiała tu poodcinać dół i górę. Chyba mi się tam zalęgły skoczogonki, nie wiem. Jest tu też jeden biały, żywy korzeń. Także będę musiała uważać, żeby go nie uszkodzić. Także tu będzie ok. No ale zobaczcie, no to nie wygląda jak sukces roślinny. Niestety takie sytuacje się zdarzają w naszym roślinnym hobby. No i właśnie z powodu takiego, jaki jest na załączonym obrazku, no to alokazja Mikolicjana Maxkowski, regres Frydka, trafiła do tego niechlubnego zestawienia dzisiaj. Żeby nie było nudno, zboczmy na chwilę z alokazjowej ścieżki. Pokażę Wam teraz moją hoję fungi, która również nie zachwyca. Niestety, słuchajcie, ona ma jeszcze korzenie, ale ten pęd zupełnie wysycha. Hoja straciła liście, miała dwa piękne liście wypuszczone u mnie. Ona już się ukorzeniła, ale nie wiem, co się stało. Czy po tym, jak przestawiłam ją z parapetu na regał, jej się nie spodobało i postanowiła się zbuntować. No, nie jest to już hoja piękna. Tutaj myślę, że z tego pędu już raczej nic nie będzie, pomimo że korzenie... No, korzenie nie wyglądają najgorzej. Korzenie, słuchajcie, nie wyglądają najgorzej. Coś tam może by się dało udratować, ale ten pęd, może jakbym go tutaj ucięła przy tyłku, przy tym pierwszym węźle,
coś by się odratowało. Spróbuję, no ale nie jest to też, słuchajcie, jak widzicie, wspaniale rosnąca roślina, jest w pół umierająca, dlatego niestety hoja fungi przeżywa u mnie albo ostatnie dni, albo jedne z najgorszych dni. I wracamy do alokazji. Słuchajcie, ta alokazja watsoniana od Mateusza, którą właśnie przesadzałam, ona miała jeden liść. Kluła już następny, malutki dzióbek. Ja ją przeniosłam z podłoża takiego zwykłego, ziemnego do hydroponiki, mając nadzieję, że ładnie się ukorzeni. I tutaj, żeby była jasność, większość tych alokazji, które tam przesadzaliśmy, ma się świetnie w tej hydroponice, czyli Black Velvet, Jacqueline, Sinuata, Azlani, Melo też się ma fajnie. No, ten silverek mi tutaj po prostu odchorował i słuchajcie, jeszcze właśnie ta watsoniana mi zupełnie padła. Wyjęłam po prostu bulwę, ona mi się gdzieś tam nie przyjęła. Być może też powinna wylądować w witrynie do tego przekorzenienia się na nowo do nowego podłoża hydroponicznego. Postawiłam ją na regale, myślałam, że tam jest ciepło, jest fajna wilgotność powietrza, no i niestety to nie wystarczyło. Na zakończenie tutaj, na zwieńczenie tej grupy roślin pokazuję Wam moją alokazję Cupraea Red Secret, która jest jedną z najprostszych według mnie alokazji. Załączony obrazek tego nie pokazuje, ja wiem, ale jeżeli naprawdę odpowiednio zadbamy o tą alokazję, to ona nie sprawia żadnych problemów. Ja tą alokazję właśnie próbowałam przenieść do hydroponiki i to mi się nie udało. Ona zaczęła tu produkować niedawno liście, ale on obumarł. Straciła też dwa poprzednie liście. No i nie wiem, czy tutaj jest sytuacja gnijąca, jak to się tutaj ma. No niestety tak. Został mi tutaj jeden kawałek taki twardszy tej pulwy, ale ja już tego nie będę ratowała, bo moi drodzy, alokazja z lani jest na tyle tania, że po prostu jeżeli kiedyś ją znowu będę chciała mieć, to ją sobie odkupię, może jak pojawi się w Biedronce. Dobra wiadomość jest taka, że mam po niej chyba bulwy, nie azlani, tylko Cupraea. Mam nadzieję, że dobrze powiedziałam. No i tutaj też nie da się ukryć, że niestety nie jest to przykład witalnej rośliny w pełnym rozkwicie. Przykro mi właśnie szczególnie z tego powodu, bo ja ją bardzo lubiłam. Była ulubieńcem wiele razy. Alokazja Cupraea Red Secret jest przepiękną rośliną, którą każdemu polecam. Ale słuchajcie, nawet mimo najszczerszych chęci, coś zawsze może pójść nie tak i to jest normalne. Może bardziej by mnie to też bolało, gdybym nie darzyła tej rośliny jakimś sentymentem, a gdyby kosztowała kilkaset złotych, natomiast to były groszowe sprawy. Po prostu muszę się z nią pożegnać. Może tak miało być, aby zwolniła miejsce dla rośliny, która nie będzie sprawiała mi tyle problemów. Dajcie znać, co u Was w dżungli nie poszło, koniecznie po Waszej myśli. Jakie u Was porażki się pojawiły właśnie, jeżeli chodzi o rośliny. Czy Wam jest szkoda, czy nie? I w ogóle jakie macie do tego podejście? Czy to przeżywacie, czy bardziej na luzie, tak jak ja, akceptujecie taki stan rzeczy? Mam nadzieję, że bardzo tych porażek nie przeżywacie. Życie się toczy dalej. Słuchajcie, jest sporo sukcesów też tutaj w tej mojej dżungli. Chciałabym Wam o wszystkich opowiedzieć, ale zostawię to chyba na plant tour albo na koniec wakacji. Albo na koniec wakacji nagram właśnie taki film z moimi top perełkami, top mega zaskoczeniami sezonu. Także takich rankingów mogę nagrywać. Bardzo wiele, pomysły się nie kończą, inspiracje się nie kończą. A póki co, bardzo Wam dziękuję za uwagę, że wysłuchaliście tego mojego gadania, narzekania z przymrużeniem oka. Pamiętajcie o łapkach w górę, pamiętajcie o zostawieniu komentarza, będę bardzo wdzięczna. Możecie też subskrybować kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie. A ja z tego miejsca pozdrawiam Was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek, który już niedługo pojawi się na moim kanale. Trzymajcie się ciepło, pa pa! We'll be right back.